jaką rolę Pani pełni w tej całej Orkiestrze Świątecznej Pomocy? Jestem szefem sztabu lublinieckiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To ja rejestrowałam sztab już w październiku i przygotowywałam wszystko, co było z nim związane, a więc zapisy wolontariuszy, wydawanie później identyfikatorów, puszek, serduszek. No i dzisiaj tak jak widać, także... Dobrze, a od ilu lat Pani się tym zajmuje? Jestem szefem sztabu 6 raz. Jakie cechy powinien posiadać wolontariusz WOŚPO? W mojej opinii przede wszystkim powinien być uczciwy, bo jednak WOŚP polega na zaufaniu. Jak również powinien być szczery i powinien go cechować duży uśmiech do ludzi. Co Cię skłoniło do zabrania udziału w tej całej, w tym całym przedsięwzięciu? Z racji tego, że jeżdżę na Woodstock, postanowiłem się odwdzięczyć w tej formie. Jak również lubię pomagać innym osobom, a taki wolontariat jest po prostu bardzo dobrą formą takiej pomocy.